Jesteśmy w ogóle w Krakowie. Jesteśmy. Zaczęliśmy edycję kursu trenera personalnego. Dobry. Niektórzy już widzicie załatwieni po kursie leżą. Albo po nogach. Albo po ciężkim treningu nóg. Też bardzo możliwe. No. No i co? Gdzie lecimy? Zaczęliśmy kursik w sobotę, jest około 20 osób. Lecimy teraz na Rynek Krakowski, jak już się dobrze poprawiłem. Nie stary miasto, Rynek Krakowski. Zobaczymy, co się dzieje, zajebista pogoda jest. Być może coś nagramy dla was. Być może kogoś spotkamy, fajnie. Patryk się rozkręca, jeżeli chodzi o sztuki walki, MMA. MMA. Dobrze mówię? Tak, rozkręca się. Tam jakąś nową... rozkręca. No bo będziesz miał tutaj zajawkę, jeżeli chodzi o następny miesiąc, tak? Nie, chyba w tym miesiącu. Będziesz miał sztuki, będziesz miał zawody, tak? To znaczy, no planowo ogólnie jakaś jest koncepcja, żebym wystartował w brazylijskim jiu-jitsu. 18 są zawody. I trener powiedział, że... Ale to w Łodzi, tak? To ma być w Łodzi, tak. W Łodzi, akurat wtedy kurs zaczynamy w Łodzi, więc tak. Dobrze się składa. Także no... Kurczę, no lecę dalej z tematem tak naprawdę. Zawody będą graplerskie, przepraszam, graplerskie, brazylijskiego jiu-jitsu, oczywiście w kimonach, które się nazywają gi. Zajawka niesamowita. Czyli połamane ręce, dźwignie, powyrywane wszystko, tak? Połamane ręce, połamane nogi, oby ja łamał, a nie mi łamali. Także no zajawka jest cały czas, coraz jest mocniejsza, zresztą chyba się już nigdy ta zajawka nie skończy, mam nadzieję. No i co? No i lecę z tematem dalej, no nie? Tak jest. Na bieżąco będziecie wszystko mieli przedstawiane u Krzyśka, czy tam u mnie na moim Facebooku, na moim profilu, na moim fanpage'u. Także co? No zapraszam do oglądania, tak zapraszam jest. Do lajkowania. A my idziemy na spacerek. Pozdrawiam was od razu z tego miejsca serdecznie z Krakowa. No co? Fajna pogoda, ładne dziewczyny, dużo ciekawych ludzi. I idziemy obczaić. Przepraszam się, a w ogóle zapaliśmy z Krzyśkiem z Chiza. Właśnie, ty obczajacie, bo są teraz chyba Światowe Dni Młodzieży, nie? I tak zmieniliśmy z Chiza, że nie wolno się... Nie wolno się po prostu ustawiać w miejscach po prostu tam, gdzie jest dużo tłumu. Tak, słuchajcie. Bo te zamachy teraz jak bomba pierdolnie po prostu. Tak, skończy się kurwa działalność w USP. USP. Tak jest. I nawet nie będzie miał tu kutki zawiesić. Nie będzie. Bo ręce porywane. Siemasz mordeś. Ziomeczki, witam panów, witam. O, to jest dobre, to jest dobre. Masz większego? Ale ja jestem lepszy w tym, wiesz, o wiele. Pokaż. O tak, o. Na krakowskim rynku. Siemaneczko, zobacz, co ci się dzieje. Po raz kolejny na grillu w Krakowie Kazimierz, ale co jest najlepsze? Zobaczcie, kto jest. Jestem jeden z pisowszą i słuchajcie, wiecie co? I wcale Paryż nie ma takiego wielkiego know-how na żywo. Jak czekajcie. Na swoich filmach. Poczekaj, mordo. Jest kichawa. Prawda, nie ma. Ale ja też mam w sumie kichawę żydowską, także... No, no. Ale właśnie o co ci z żydowskimi kichawami? No, ja nie wiem, właśnie to tam ludzie ci piszą co, takie rzeczy, nie? Prezunio, imprezunio. Jak najbardziej. Zobaczcie, Krzysiek z na diecie. Codziennie kaszankę jem tutaj, jesteśmy tutaj codziennie. Właśnie, no. Będziemy też chyba... W sobotę o godzinie od 19 do 20 tutaj. Dokładnie. Nie, od 20 do 21, tak jest, sobota od 20 do 21. Dobra, to jeżeli będziemy w sobotę od 20 do 21, to mam takie pytanie jeszcze do naszego kochanego Filipka. Filipku, czy będziesz w stanie nas tutaj odwiedzić? W sobotę? Mhm. Od 20? Od 20 do 21. Oczywiście, że będę. Kierujemy to tak naprawdę stricte do naszych... Do naszych fanów, no i ludzie, którzy nas wspieracie, oglądacie, lajkujecie. Za to wam znowu bardzo serdecznie dziękujemy. Właśnie, dokładnie. Najbliższa sobota, godzina 20. Zapraszam moich fanów i waszych fanów, tak jest. Żebyśmy się łączyli. Właśnie, connections, tak? Szczególnie kobiety między 18 a 21 rokiem życia. Filip Kulon, 18 lat, lubię niebieski kolor, szybko biegam. Tak. Moim pasem są pejzaże. A masz bypassy? Bypassy mam dwa. Dobra, pozdro, elo. Bardzo, ja zamówiłem oczywiście kaszaneczkę, a tu mamy kudłatego. Zjedzone już. Patryk zajęty rozmową. Nie zajęty, jestem z wami cały czas. Okej. Zobaczcie jeszcze, kto przyszedł. Miało go, nie wiadomo czy być, czy nie być. Już nie wiem, ale jest. Ale jest i Paryż Platyno. Kurde, nasza gwiazda dzisiejszego wieczoru. Jest i oczywiście drugi prowadzący, pan Patryk Szostak. Witam serdecznie państwa. I oczywiście dołączyli kursanci, także nie wiedzieliśmy, czy będą, czy nie będą. Także, słuchajcie, przyszli najbardziej wydygani kursanci przed jutrzejszym egzaminem. Bo jutro są egzaminy, tak? Także chcieli dzisiaj, wiecie... Motywację zaczerpnąć. Do, nazwijmy to tak, że motywację zaczerpnąć. No dobra, zaczerpnąć motywację, tak jak mówi Krzysztof, ale tak naprawdę to jest tak jak z tymi zawodami, no nie? To może ja bym się do zawodu chciał przygotować w jakiś sposób, no nie? No chłopie... My te patenty też znamy. Przecież ty doskonale wiesz, po co ty nam to mówisz, ale na nas to nie działa, także... Tu jest
Dread z Gret. Ale on umie. Dla kolejnych. On coś tam umie. Kolega jest. Kolega już zdał, ale odwiedził nas na grillu. To jest. Kolega gdzie idzie? Po kubeczek. I właśnie. I kolega, który dzisiaj był na przypytance i był mega podobno zadowolony z dzisiejszego powtórzenia materiału. Mi się trafiły pytanka elegancko. Zobaczymy, tak? Jutro cię. Pytanka trafią, tak? Na jutrzejszym egzaminie. Ale bardzo fajny kurs, ekipa. Naprawdę, moim zdaniem na dzień dzisiejszy uważam, że jest nauczona. To oczywiście i tak wyjdzie w dniu jutrzejszym. Ewentualnie na egzaminach poprawkowych, tak? Ulicę zwyrokuje. Może ja bym chciał coś jeszcze dodać. W sumie rozmawialiśmy dzisiaj z Krzysztofem odnośnie kursantów. Których może zasłużyli na co, Krzysztof? Na puszczenie ich bez egzaminu, ponieważ zasłużyli na to przez cały kurs aktywnie, ucząc się, po prostu zasłużyli, żeby ich puścić na ocenę 5 bez egzaminów. A więc tak naprawdę... Ale dopiero się jutro dowiedzą. Jutro się dowiedzą, którzy to kursanci. A więc tak naprawdę wykazali się inwencją własną, angażowali się w całe szkolenie. Byli przygotowani praktycznie każdorazowo na zajęcia. Oczywiście zdarzały się wpadki, jak to się zdarza. No właśnie, bo słuchajcie, właśnie rozmawiamy o takich kwestiach psychologicznych, bo pan Parys Platynow, zobaczcie jaką ma technikę. On mówi, że ma wielkiego nohala. Nie, tutaj, ja mówię tu, że masz wielkiego nohala. Parys Platynow mówi na swoich blikach, że ma wielkiego nohala. I co się okazuje, moi drodzy, tak naprawdę na żywo okazuje się, że Parys Platynow nie ma wielkiego nohala, więc najlepiej pośmiać się ze swojej po prostu ułomności wcześniej, żeby nikt inny nie mógł tego za ciebie zrobić później. Ale patent niezły, co? To jest metoda na niechcianego męża, czyli daj mu dupy, a w końcu ci odpuści. Tak jest. Tak samo jest z nosem. Ja już przydałem tej dupy z tym nosem, okej, już więcej nie mam, nie do zaoferowania i mam. Ale serio, nie ma takiego pary z platynów nosa, jak to opowiada, nieźle, jak to opowiada sam w filmikach. Nieźle. Jestem zadowolony. Mieć takiego nosa. Nos i uszy rosną przez całe życie. To w tym momencie, jak już mam taką okazję, to z tego to miejsca chciałbym zaprosić na kolejną edycję kursu trenera personalnego, który się odbędzie już we wrześniu, moi drodzy, 2016 roku. Kraków, wrzesień 2016. Wow, hej! Zapraszamy! Zapraszamy serdecznie! Hej! Elo!